Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komuniści mają to do tego, że zawsze mówią, wy macie robić, co my wam mówimy, ale wy nie róbcie tego, co my robimy. Tak, także to jest no, takie motto komunistów. Dzisiaj w Ameryce 2022, no to jest właśnie dokładnie to samo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No wszystkie te Millery, Rakowskie, Jaroszewicze, Cyrankiewicze. Cyrankiewicz mieszkał w Alei Róż, no miał tam swoje żony, swoje kochanki. Michnik Szechter, jego rodzina też tam mieszkała. Kuczera w czasie wojny mieszkał w Alei Róż, no to jest w Warszawie, niedaleko dzisiejszego MDM-u, czyli MDM, no to jest młodzieżowa dzielnica, coś takiego, młodzieżowa dzielnica, no wszystko jedno, MDM, no to Aleja Róż jest właśnie niedaleko stamtąd. No nie wiem, czy dzisiaj to jeszcze się nazywa plac MDM, cała ta dzielnica, no wszystko jedno, to taka dygresja. No i w Ameryce dzisiaj też komuniści mówią, róbcie co wam mówimy, nie róbcie tego, co my mówimy. No to jest takie lewackie podejście. To było, jest i będzie, szczególnie w jednopartyjnych systemach. No i wszyscy ci lewacy na dzień dzisiejszy, no to oni pokazują i podkreślają swoją wyższość w wykształceniu, wyższość w edukacji, te swoje związki z międzynarodowymi elitami, którzy myślą podobnie, oni myślą, że są lepsi, oni się zanurzają kompletnie w najróżniejszych takich rytuałach, można powiedzieć ateistycznych, no ale to jest taka ateistyczna religia, taka nowa laicka tradycja. No i co oni robią? I oni chcą pokazać, że oni mają większą wiedzę, że są bardziej cnotliwi niż wszyscy inni, niż ta nieumyta niższa klasa. Komuniści, socjaliści to już nie mogą być bardziej antydemokratyczni. Oni naprawdę wierzą, że są wyżej, że wiedzą lepiej. Nawet jeżeli chodzi o wolność słowa. Dzisiejsi komuniści, socjaliści, no to mówią, że nie można pozwolić na to czy na tamto. Czyli są lepsi, tak? Oni są lepsi. Ten program przypuszczalnie wiele osób sobie myśli, że coś takiego nie powinno się stać, no bo ja myślę inaczej. No to jest właśnie tego rodzaju sprawa. No i demokratyczni liderzy, wszyscy akademicy, profesorzy, wykładowcy, dyrektorzy korporacji, wielkich firm. No i oni żyją w takim świętym przekonaniu, że są moralnie wyżsi. To jest ta wyższość moralna, to jest po prostu przekleństwo. To jest przekleństwo, bo ona robi z tych ludzi nienormalnych. To w Ameryce, no to jest, no na całym świecie to jest obłęd lewactwa amerykańskiego szczególnie, no ale to nikt normalny nie jest zaskoczony, tak, nikt normalny nie jest zaskoczony. Cała ta socjalistyczna rewolucja od 50 lat, która szła powoli w Ameryce, no i na całym zachodnim wolnorynkowym czy kapitalistycznym świecie, w krajach, no to całe lewactwo, które kiedyś zawsze jakoś utożsamiało się z ludźmi uciśnionymi, no teraz opanowało wszystkie, można powiedzieć, instytucje państwowe, instytucje prywatne, przedsiębiorstwa prywatne, no bo instytucje, sądy są opanowane przez lewaków,
administracja jest opanowana przez lewaków, kongres jest opanowany przez lewaków, stacje telewizyjne, platformy internetowe i tak dalej, to wszystko jest opanowane przez super bogatych, super wpływowych ludzi, którzy w zasadzie jedzą truskawki i piją szampana w imieniu ludu pracującego miast i wsi. Oni skontrolowali, cały ten establishment po prostu jest lewacki. No i to są dzisiejsi panowie, to są dzisiejsi władcy, tak samo jak panowie i przywódcy w przeszłości, czy szefowie z jakichś dzikich plemion, czy w Afryce, czy w Ameryce Północnej, do rzymskich patriarchów, absolutnych monarchów, czy totalitarnych tyranów, oni wszyscy zawsze kończą w jednej sprawie. Ja mówię, co macie robić, ale nie róbcie to, co ja. No to jest ta hipokryzja, to jest parszywość natury ludzkiej. Parszywość natury ludzkiej i kiedyś demokracja wymyśliła, że to będzie rząd ludu, rząd głosujących. No niestety nie jest tak. Na dzień dzisiejszy 10-15% cwaniaków zawsze się dostanie na górę, tak jak ten Józef Cyrankiewicz, czy Szechtery, Michniki, tego rodzaju rzeczy. No i w Ameryce jest to samo. Jest to szczególnie widoczne w czasie tej paniki 19, w czasie tego COVID-19. Wszyscy ci gubernatorzy, politycy, którzy nakazują. W paru stanach było tak, że ten gubernator mówi, zamykamy, maski wszędzie, nie można chodzić. No a później się okazuje, że mają balangi w jakimś klubie jazzowym, że idą do fryzjera czy do fryzjerki, śmieją się i piją szampana i jedzą truskawki w jakichś restauracjach, które były tam otwarte od tylnych drzwi i tak dalej, i tak dalej. No totalna hipokryzja. A to jest najgorsze jest to, że przez te lata lewactwo nęka nieustannie tych wszystkich normalnych ludzi, którzy są przeciwni szczepieniu wszystkich, tak? No bo nikt normalny nie jest przeciwko szczepieniu pewnych ludzi, tylko każdy normalny jest przeciwko szczepieniu wszystkich. To tak jak każdy normalny rozumie, że wszystkie kobiety nie powinny sobie obcinać piersi, tylko dlatego, że tam 5-10% będzie miało raka piersi. No to wszystko jest jakieś takie wybiórcze, tak? Nikt normalny nie pomyśli, że ktoś powinien brać lekarstwa na cukrzycę, jeżeli w rodzinie nie ma cukrzycy, jeżeli on nie ma cukrzycy i tak dalej, i tak dalej. Nikt normalny nie zgodzi się na to, żeby zapobiegawczo robić jakieś takie rzeczy, szczególnie, że szansa na zachorowanie to jest 1 na 200. No to są dane statystyczne Pfizera, jedna osoba na 200, a umarcie, no to jest 1 na 10 tysięcy. Także to jest po prostu... Wszyscy, którzy mówią, że antyszczepionkowcy po prostu nie wiedzą, o czym mówią, no to ci nienormalni sami nie wiedzą, o czym mówią, no bo tak jak powiedziałem, wszyscy są za szczepieniem. Tylko nie wszystkich. Najlepsze numery to są wtedy, kiedy wychodzi biały socjalista, postępowy socjalista, no i zaczyna opowiadać o wrodzonym i nieodłącznym rasizmie w Ameryce, no ale taki biały nie zastanawia się nad tym, że on mówi sam o sobie, bo jeżeli on mówi wy biali, no i on jest biały, no to jest właśnie to rozdzielenie jaźni, no ale oni moralnie, oni psychicznie jakoś się wyłączyli z tego. Oni po prostu uważają, że oni nie są białymi, że to tylko ci nieumyci biali są winni tego wszystkiemu. No dlaczego? No bo oni są przekonani, że oni są zadeklarowanymi
ludźmi, którzy popierają tą różnorodność, którzy popierają równość i popierają włączenie. Każdy normalny popiera różnorodność, równość i włączenie. No także, że lewacy po prostu kradną te hasła i później wyzywają innych, a sami później tego nie robią. Te potężne kompanie, gigantyczne kompanie, przedsiębiorstwa prowadzone przez białych socjalistów, przez białych lewaków. Oni również wyzywają wszystkich i nauczają Amerykanów, że Amerykanie mają odrażające uprzedzenie do pewnych ludzi. A tak jak oni mieszkają w domach za pięcioma kratami, bramkami i tak dalej, w takim luksusie, no to wszyscy ci, którzy jeździli, koloniści, którzy jeździli do Afryki, żeby tam budować koleje socjalne, żelazne, czy przyjeżdżali do Ameryki, żeby kupować skóry bobrów na kapelusze. No bo od tego zaczęli przyjeżdżać do Ameryki Północnej. Te bobry importowali skóry do Europy. No to dzisiejsi lewacy po prostu są 1000 razy bardziej uprzywilejowani niż wszyscy ci inni koloniści. No ale jeżeli zapytać się takiego białego dyrektora, który krzyczy o nieumytych nacjonalistach czy innych, żeby zwolnił to miejsce na kogo innego, no to niestety nie zwolni, nie odda swojej pracy miejsca, tak jak Cyrankiewicz nie oddał swojego mieszkania w Alei Róż. No, czy Michnik i Szechter nie oddał mieszkania w Alei Róż. No, córka Jaruzelskiego też chyba nie odda mieszkania, którą Jaruzelski jej tam zostawił czy załatwił. No podwójna mowa, no to jest właśnie szczególnie widoczna w czasie tego spotkania w Glasgow. W Glasgow cały ten COP26, no to wszyscy dyrektorzy, wszyscy politycy, wszyscy przywódcy światowi, oni po prostu tam polecieli jumbojetami. Tam wylądowało 400 samolotów. Te 400 samolotów tam spaliło dziesiątki tysięcy litrów paliwa samolotowego. No i oni wychodzą później i oni później przychodzą i mówią, że jak oni muszą się poświęcać i co oni muszą robić, żeby zbawić świat. No, największa hipokryzja no to chyba jest, kiedy Biden był w Rzymie, no i na spotkanie z papieżem jechała kawalkada 90 samochodów i on jechał na spotkanie z papieżem, żeby rozmawiać z papieżem na tym, jak walczyć z kryzysem klimatycznym. No, papież też w zasadzie zamiast się skoncentrować na sprawach duchowych i niematerialnych, no to za bardzo się zrobił, powiedzmy, przyziemny. No to nie jest taka rola papieża. Albo właśnie te wszystkie te spaliny, ludzie, którzy przyjechali, no ale oni wszyscy mieszkają w 4-5-gwiazdkowych hotelach, w dobrze oświetlonych pokojach, w potężnych kilkusetmetrowych pokojach hotelowych, wtedy kiedy tyle ludzi w czasie jesieni mieszka na świecie po ciemku. No i właśnie tak jak mówię, piją szampana, jedzą truskawki w naszym imieniu. Cyrk jest z Bidenem, tak? Biden zamknął amerykański rurociąg gazu, a za 2 tygodnie, w tym czasie, kiedy jego syn Hunter Biden dostawał miliony od firm produkujących ropę i gaz z Rosji czy Ukrainy, tak? Także to jest dostawać miliony za jakieś przypadkowe spotkania. No to jest karygodne. To jest to,
prędzej czy później to chyba będzie trafi, nie wiem, do sądu. Jest nadzieja, że ktoś trafi do więzienia. Cały ten atak na amerykański węgiel, ropę i gaz, no to jest właśnie w tym samym czasie, kiedy Ruscy dostarczają ropy do Niemiec, a Niemcy będą dostarczali ropy do Polski. Także to już w ogóle w wypadku Polski, no to jest jakaś makabra. Ten cały rozdział, wielka rzeka pomiędzy przywódcami, którzy nieustannie alarmują o tym kryzysie i mają jakieś takie recepty na rozwiązania, wszyscy normalni, którzy zdają sobie z realności życia i rozumieją to, co się dzieje, no to widać na podstawie rachunków za gaz, za prąd. To wszystko rośnie w nieprawdopodobnych proporcjach, no bo brakuje tego, a prawo popytu i podaży, no to niestety działa jak działa. Lewacy zlikwidowali tą energię atomową. No, stało się tam parę różnych było wypadków, no ale energia atomowa jest w sumie najbardziej ekonomiczna i można powiedzieć długoterminowo bezpieczna. W Niemczech kompletnie zlikwidowali właśnie energię atomową, no i te przestawienie się na wiatr, a wiatru czasami nie ma, przestawienie się na słońce, kiedy czasami słońca nie ma, bez potężnych magazynów energii, a to wymaga nieprawdopodobną ilość materiałów, szczególnie z Chin, żeby produkować to, no to te wysokie koszty energii, no to są najgorsze, bo są najbardziej nieproporcjonalnie dla ubogich, bo jeżeli ktoś wydaje na benzynę sporą część, dla bogatego 20-30% droższa benzyna do samochodu, to nie ma takiego znaczenia, ale dla biednych no to jest. Także biedni dostają najbardziej, ta klasa biedna dostaje najbardziej po plecach za to, co lewacy chcą osiągnąć, no bo nie mają do wydawania. Co taki górnik z Appalachów ma zrobić, jeżeli stracił pracę? Proponują mu, żeby wziął się za kurs szyżenia psów, tak jak to w Polsce oferowali. No a tutaj przychodzi rachunek większy za ogrzewanie, tylko dlatego, że jest mróz i to wszystko się stało, to co się stało z Bidenem. Biden wychodzi i mówi: obywatele, my wszyscy mamy zobowiązania do tego, żeby nasze dzieci, nasi wnukowie żyli w lepszym świecie, czystszym świecie, no ale tak jak to przetłumaczyć, no to znaczy, że my wszyscy ci nieumyci mamy płacić na to, co wszyscy ci lewacy sobie wymyślą, a nie będą kontynuowali. Także te stawiają, podkreślają tę moralną odpowiedzialność, no ale to są jakieś alarmistyczne takie scenariusze, które w zasadzie się nie spełniają się już od kilkudziesięciu lat. No, Sahara była zielona, teraz jest piasek. W XIV wieku w Anglii były w całej Europie były w sumie ery lodowcowe, tam no były duże oziębienia. Także no co zrobić? Głosować. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych. Głosuj na wszystkich tych, którzy mają pojęcie, co robią. Nie głosuj na lewaków. Będzie lepiej. Lewacy w 2022 dostaną po prostu, zostaną obudzeni. Konserwatyści pójdą głosować. Wszystko się zmieni. 2024 prezydenckie wybory, będzie jeszcze lepiej. Zdrowia dla normalnych.